that again and I'll kill you. Liczę dzień za dniem, liczę rok za rokiem, robię krok za krokiem, wypuszczam przekaz w obieg. Mam wielką fobię, człowiek ogarnij przekaz, czemu nie spełniasz marzeń, powiedz na co czekasz. Mama znów narzeka, bo przypał na osiedlach, ja nie jestem król Artur, ty nie jesteś piąca królewna. To nie bajka piękna, tylko życiorys chłopaka, musi stać o 5 rano, bo czeka na ciebie praca. Lecisz do roboty, za marne kilka złotych na godzinę, czy za taką stawkę na jesień napijesz, o czym marzyłeś, czy teraz to zwątpiłeś, połowa ludzi. Teraz ciężkie chwile, zabija zwyczajnie dodatkowym promilem. To tak jakbyś na samym starcie bił czarną bilę. Nie o tym marzyłeś, idziesz szybko spać. Znowu to zrobiłeś, znowu się upiłeś, kurwa mać. Mówiłeś, że się zmieniłeś, ale to marna obietnica. Lepiej uważaj na słowa, bo widokiem będzie kaplica. Najlepszy ziomek nie zapalił znicza. Po fałszywych teraz jest za wiele. To tylko szczery rap z dobrym chłopakiem na czele. Nie chcę za wiele, tylko miłość szczerą, prawdę, co by się nie działo. Mordeczko obezwarte, mordeczko, mordeczko, mordeczko obezwarte. Rano wkładasz twarz pod wodę, żeby ogarnąć ją przed wyjściem. Szybko rozpalasz fifkę, dzisiaj tylko szybkie misje, oby wiara przyniosła farta. Bo fartorze cena, mordo tylko z głową, aby nie wjechać do pierdla. To prawdziwy rap od serca, czarna misja, druga tertia. Czasami się zastanawiasz, czy to jeszcze sens ma. Miłość czasem agresja, w serduchu wielki potencjał. Koleżko wyszedł na przepuchę, bo w ośrodku go zamknęli. Za mało lata zjebał system, niestety go nie ominęli. Mama dostała karę, chłopaczyna miał lipę. Musiał zająć się dealem, żeby kupić sobie ciuch, chleb i mleko plus autobusowy bilet. Książki miał po kolegach, bo u niego była bieda. Może ziomku nie wierzyć, ale to prawda szczera. To nie historia kolorowa, wiesz czemu? Bo jest prawdziwa. W takiej sytuacji nie jedna morda by z tym skończyła. Chłopak miał motywację, bo zarabiał hajs dla matuli. Wiedział kiedy się odezwać, a kiedy mordę stulić. Miał okazję tysiące przytulić, to by zmieniło ich życie. Bo spłacałby kredyty, kupił jedzenie i picie. Niestety ktoś musiał to widzieć i zadzwonić po kurwy. Dostał 4 lata za kradzież i paserkę, życie do dupy. Na puszkę dostawał listy od smutnej matuli. Straciła ona dom, bo musiała hajsik bulić. Obezwartem chłopak niedługo wyjdzie. Mimo chujowych sytuacji może kiedyś szczęście przyjdzie.